Dzisiaj mam dla was bardzo fajną, prostą w wykonaniu propozycję na śniadanie. Dzisiaj zrobimy mega Dutch baby. Będzie to cała blacha pieczonego naleśnika dla całej rodziny. Najpierw włączymy piekarnik, niech nam się nagrzewa blacha. W międzyczasie przygotujemy ciasto, na początek 200 stopni. Mam już tutaj odbite ładnie 6 jajek. Wszystkie produkty muszą mieć temperaturę pokojową. Mam swój cukier waniliowy. Wy, jeżeli nie macie takiego, oczywiście możecie użyć cukru wanilinowego bądź nasionek z laski wanilii. Teraz przez moment podbijemy jajka same z cukrem. Dobra, zobaczcie, jajka nie są ubite tak na bardzo mocno, ale już pęcherzyki powietrza się troszeczkę napełniły. Teraz mleko, przesiana mąka, dwie szczypty soli będzie wystarczająca. Dobra. I miksujemy. Dobra. Blacha gorąca. Zobaczcie, postawię ją jeszcze na chwilę na palniku. Teraz masło klarowane. Rozprowadzę moje klarowane masło po całej blaszce. I teraz całe ciasto wlewam na bardzo mocno rozgrzaną blachę i wstawiam do piekarnika. Piekarnik podniosę do 210 stopni i myślę, że około 20 minut musi się nam piec. My w międzyczasie obierzemy gruszki i skaramelizujemy. Wydrążam całe środki. Teraz z jednej pomarańczy otrę troszeczkę skórki. Z otartej pomarańczy ściągnę całkiem skórkę i teraz powycinam wszystkie segmenty i sok, który zostaje, też wyciskam, bo to wszystko się nam przyda. Włączam gaz, na patelnię wlewam wodę, od razu wsypuję cukier. Wody powinno być tyle, żeby nam tak ładnie namoczyła cukier. Zobaczcie, już syrop się zaczyna robić coraz bardziej gęsty. Za chwileczkę zacznie się karmelizować. Ja dzisiaj karmelizuję gruszki, ale tak naprawdę można skarmelizować wszystkie owoce. Możecie sobie zobaczyć, jak karmelizowałem śliwki do ptysia ze śliwkami. Teraz troszeczkę soku z pomarańczy. Wsypię od razu wszystkie gruszki. Niech to nam się teraz ładnie tu zacznie gotować i karmelizować. W momencie, gdy zobaczymy, że cukier zacznie robić się brązowy, dodamy masło i od razu pomarańcze. Jeszcze przez moment niech się pokarmelizują, a ja już robię tutaj miejsce i wyciągam moją blachę. Zobaczcie, jak pięknie wyrosło. Pomarańcze, gruszki, sosik, wszystko wylewam na mojego naleśnika w różnych miejscach. I teraz tym sosikiem. Na chwilę jeszcze do piekarnika. Dosłownie 4-5 minutek. Dobra. Teraz szybko. Syfon, który wcześniej wstawiłem sobie do lodówki. Mam śmietankę 30. Przelewam śmietankę do syfonu. Potrzebujemy naboje. Myślę, że na taki rozmiar będę musiał dać co najmniej 3 naboje. Śmietanka do lodówki. I zerkamy, jak tam nasz naleśnik. To wygląda super. Zrobiła się taka fajna, szklista powłoka. Mój mega Dutch baby dla całej rodziny jest już gotowy, ale fajny, chrupiący. Myślę, że to będzie jedna z moich ulubionych pozycji na playliście z przepisami na śniadania, bo na pewno tam wyląduje. Zobaczcie, ale fajny. Chrupiący. I jeszcze do tego wszystkiego brakuje tylko ubitej śmietany. I słuchajcie, idealne danie na śniadanie albo pod wieczorek. Gorące jak byt, ale dobre. Polecam. Musicie spróbować tego dania.